że uratowali ten remis, chociaż ja uważam, że z grania stworzyliśmy trochę więcej sytuacji, bo Wam i Gorlian z 5 metrów w pierwszej połowie wyżyliśmy w supek. Sandycja nie miała takich klarownych sytuacji. Jestem potwornie zły, że tak byliśmy blisko tego zwycięstwa, bo oddaliśmy to w taki sposób, że w środku, żeby nie przecięli tej akcji. Taki niespełniony dosyć, ale muszę podziękować chłopakom za duże zaangażowanie. Trzeba wiedzieć, że my żeśmy grali po raz pierwszy w tym składzie. Kupiliśmy to na treningach cały tydzień, jeżeli chodzi o taktykę. Natomiast nie mieliśmy żadnego sparingu w tym składzie. I właśnie ta bramka wynika z tego braku asekuracji. Myślę, że jeżeli będziemy trochę dłużej, to będzie zupełnie inaczej wyglądało. W końcówce byliśmy za daleko, nie skróciliśmy tego pola i tam właśnie zawodnicy Sandecji mogli trochę pohasać, a dla nas to było niekorzystne. Zgodzę się z Nawieszem, że ten poziom na pierwszą ligę, wydaje mi się, że dużo było tych akcji, mogły się podobać niektóre momenty gry. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że Sandecja w ostatnim sezonie to była czołowa drużyna. Tamte dwie drużyny weszły i Sandecja tam się opasowała chyba na czwartym miejscu i była najlepszą drużyną rundy wiosennej. Nie mylę się. Strzelaliśmy w każdym razie dużo bramy, bo tak. Super grali. I ja tutaj właśnie ten układ rozgrywek był dla nas fatalny. Pierwszy od razu Sandecja, jedziemy do Termaliki, do chyba najbogatszego klubu w pierwszej lidze. I dla nas był to trudny okres. Nie przetarliśmy się w żadnych sparingach i tak dalej. Także myślę, że ten poziom i trzeba tutaj chłopaków gdzieś tam pochwalić, że stanęli na wysokości zadania i stworzyli ciekawe widowisko.